Zdzisław Beksiński, Wojciech Fangor, Władysław Hasior czy Hanna Rudzka-Cybisowa. Pracę tych artystów można podziwiać od soboty 7 października w Muzeum Miejskim Wrocławia w Pałacu Królewskim. Muzeum Miejskie Wrocławia prezentuje polską sztukę współczesną okresu powojennego z prywatnej kolekcji Grażyny i Jacka Łozowskich. Przypomnę tylko, że jakieś 2 lata temu w tym samym miejscu pokazywaliśmy z tej samej kolekcji polskiej sztuki, tylko okres do czasów II wojny światowej. Tym razem pierwszy raz pokazane zostanie ponad 160 prac wybitnych polskich malarzy tworzących po 1943 roku. Kolekcja należąca do Grażyny i Jacka Łozowskich uważana jest za jedną z najważniejszych prywatnych kolekcji dzieł sztuki polskiej na świecie. Z punktu widzenia tak widza, jak i chyba kolekcjonerów, najbardziej będą ciekawe zestawy artystów, czyli lata 60., 70., czyli okres niezwykle istotny, niezwykle twórczy dla sztuki polskiej. Mamy tam Tchórzewskiego, mamy Kantora, mamy Potworowskiego, Tadeusza Brzozowskiego, Jaremiankę, czyli Marię Jaremę. Dyrektor muzeum przyznaje, że wystawa jest wyjątkowa. To alternatywa dla wcześniejszych ekspozycji, głównie artystów zagranicznych. Selekcji obrazów dokonał sam właściciel kolekcji. Kierując się własnymi odczuciami, dokonał wyboru dla siebie pięknych. W związku z tym jest to jak gdyby indywidualna ekspozycja, skażona jak gdyby piętnem tych indywidualnych odczuć samego kolekcjonera. Rzeczywiście marzeniem każdego muzealnika byłoby mieć na trwałe i na stałe w zbiorach tak piękną kolekcję. Choć prace prezentowanych artystów osiągają wysokie ceny na aukcjach sztuki współczesnej, to kolekcjoner nie traktuje jej jako inwestycji. Zawsze powtarzam wszystkim, którzy chcieliby inwestować w sztukę, że muszą sztukę kochać, muszą chcieć z nią obcować. A jak przy okazji się okaże, że prace artysty, które kupili, poszły w cenie, no to bardzo dobrze. Niemniej statystycznie rzecz biorąc, nie można do tego tak podchodzić, bo można się srodze zawieść. Zawsze się trzeba kierować tylko i wyłącznie swoimi upodobaniami. No i mieć świadomość tego, że upodobania się zmieniają. Wystawa Wyobraźnia i Rygor będzie dostępna dla zwiedzających do końca lutego przyszłego roku. Następnie wzbogacona o jeszcze jeden prywatny zbiór trafi do Muzeum Nowoczesnej Sztuki Europejskiej w Ołomuńcu w Czechach. Dla Echo24 Joachim Tomczyk.